Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską Dele Alim. W poprzednim odcinku doszliśmy do 25 listopada 2023 roku. Poprzedni odcinek też oczywiście był tydzień temu. Jak dobrze tutaj wiemy, no kto wie, kto czyta, można powiedzieć, posty na społeczności, no to wie, że robiłem sobie przerwę na tydzień. Poprzez to, że no jednak ten 2023 rok to był najcięższy zdecydowanie rok, odkąd nagrywam. Przez pierwszą część roku 3 filmy dziennie, potem od września do listopada tak naprawdę 5 filmów dziennie i w grudniu 6, więc no postanowiłem, że zrobię tą przerwę tygodniowo, bo jednak myślę, że była mi potrzebna. No i myślę, że po tej tygodniowej przerwie, już jak to się może powiedzieć, wydarzyło, myślę, że to była dobra decyzja, bo jednak ta przerwa była mi potrzebna i teraz się czuję, jakby może powiedzieć, jakby jeszcze bardziej zmotywowany, żeby nagrywać ponownie i jeszcze bardziej chcę mi się aby nagrywać, można powiedzieć, więc tym bardziej fajnie, że mogę już wracać, można powiedzieć, i że mogę nagrywać, a więc będziemy zaczynać mecz z Manchester United. Poprzedni odcinku, jeśli dobrze pamiętam, w meczu z Brighton, to był mecz z Brighton, strzeliłem bramkę w ostatniej akcji meczu na zwycięstwo główką, więc to było na pewno bardzo fajne, a teraz będziemy mieli mecz z Manchester United, więc to będzie kawał ciężkiego starcia. Czy ja robiłem trening, czy zapomniałem? Zapomniałem zrobić trening, no dobra. Poszłam w górę, wytrzymałem szybkość biegu, to super. I jeszcze przechwyty, jeśli dobrze widzę, tak. To dobrze, szybkość biegu, bo tak już mówiłem, szybkość biegu jest dla mnie naprawdę bardzo istotna, żeby Dele Alli miał jeszcze lepszą. I możemy przechodzić już do tego meczu, który będzie z Manchester United. I będziemy przenosić się do tego meczu, a więc pora, można tak powiedzieć, na powrót Dele Alliego. Dele Alli wraca ponownie na boisko po tygodniowej przerwie. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi, zobaczymy. No jednak to jest ciężki mecz na pewno, bo jednak to nie jest United w rzeczywistości. To jest United, który no jest mocny na pewno tutaj. Pan do Rashforda. Dobra, pan tutaj do tyłu. Dobra, piłka tutaj. Musimy uważać właśnie. To podanie do mnie było dość ryzykowne. Mogłem łatwo stracić piłkę. Ashley Young, były gracz Manchester United. Ashley Young przy piłce. Jestem tutaj do tyłu, a dobra. Dobrze, podaję tutaj naprzód. Udało się do Beto podać. Beto do mnie. Strzał w wykonaniu naszym. No, nie najgorszy strzał. Mamy rożd, więc nie jestem zły na ten strzał. Mam też szansę na asystę potencjalnie. Wrzucamy piłkę. I nie będzie gola, dobra wrzutka na Beto. Gola jednak nie ma. Marcus Rashford. Podaję do Eriksena, Christian Eriksen. Baturina. Muszę troszkę właśnie tutaj bardziej do środka schodzić. Bakayoko. To jest gracz, który chyba jest PSV, jeśli dobrze pamiętam, i to jest naprawdę gracz, którym może być, no może się wiele klubów o niego bić, myślę. Myślę, że właśnie pamiętam, że to jest ten zawodnik, o którym myślę. Bakayoko, teraz Morata przy piłce. Morata był w wielu naprawdę klubach, Juventus, Chelsea, Real, Atletico. Jeśli możliwe, że kogoś pomijam nawet. Pomijam kogoś we Francji, bo nie było w Niemczech, bo chyba nie była, w te kluby angielskie, hiszpańskie i włoskie, o których mówiłem, to chyba właśnie może jeszcze gdzieś był, nie wiem, on dość w wielu klubach był. Dobry blok. Podaję może do nas, właśnie, dobra. Tylko czemu nasz zawodnik tak długo, jakby mu to schodziło? To miało być od razu, to podaję. Z pierwszej piłki i tak naprawdę długo bardzo naszemu zawodnikowi schodziło, ten wcisk był w nogi. Miał być piłka, bo w nogi to może jednak czerwona kartka. Na szczęście, mamy ogromne szczęście. To mogła być nawet żółta kartka. Chciałem w piłkę, myślałem, że trafię tę piłkę, a wiem, w nogi niestety, więc mam duże, duże szczęście, że to nie jest czerwona kartka. Dobrze, dobrze, to jest wszystko tutaj czysto, bo oczywiście bardzo dobre przejęcie. Piękna piłka tutaj do Beto, ja tutaj biegnę, bo tutaj mogę się przydać.
Jakoś. Przyjęcie, strzał i gola nie ma niestety. Czemu ten strzał nie był na dalszy bardziej? Ja by tam celowałem i tam myślałem, że ta piłka lepiej pójdzie. Diogo Dalot, podany do Bakayoko, nie będzie jednak. Diogo Dalot cały czas przy piłce. Wycofany do tyłu do Bakayoko. Bakayoko. Teraz on będzie tutaj próbował dryblować i podaje tutaj do Dalota. Diogo Dalot. Coraz groźniej tutaj robi. Byłem pewny, że ta piłka szczerze może być przeze mnie, jakby nie przejdzie koło mnie, tylko będzie prosto pod nogi mojego zawodnika, ale się pomyliłem. Podaje do mnie. Właśnie. I tutaj jeszcze podanie kolejne. Super. Dawaj, dawaj, Jack. To jest szansa dla ciebie. Albo podanie do mnie, może też być strzał, tylko by się przydał od razu w miarę. Dobra, dobra. Tylko przyciśnij, Beto, przyciśnij go. Dobra. Troszkę trzeba ich czasami przycisnąć, mam wrażenie. Ja nie mogę zbytnio, bo jednak ja jestem pomocnikiem, więc muszę jednak właśnie się wycofać. A czasami właśnie trzeba im troszeczkę przycisnąć ich. Nie pozwolić im tak właśnie zbytnio na za dużo czasu, żeby nawet własnym pole karnym praktycznie. Dalot, ostatnia okazja w tej pierwszej połowie. Czy będziemy mieli remis po pierwszej połowie, czy to Manchester United będzie prowadził jedną bramką? Bo są tylko dwa scenariusze możliwe. Przejęcie niestety nie na długo. Jeszcze Rashford. Dobrze, dobrze, ale mają cały czas piłkę, tak? Oj, tutaj trzeba przyblokować to dwójka. Dwójka, Luke Baba, to jesteś ty. Rusz się naprzód, naprawdę rusz się naprzód, bo to... Tego braku. Braku, żebyś się ruszył naprzód. Za dużo miejsca stawiam ten strzał. I mogliśmy to uniknąć. Naprawdę mogliśmy uniknąć tego. Te właśnie dwójka, Lukeba jakby. No podejść bliżej, a on się wycofał. On jakby podbiegł, ale się wycofał do tyłu. Jakby biegł cały czas, by nie zatrzymał się, to myślę, że mógłby to zablokować. A niestety tego nie zrobił. Koniec pierwszej połowy, przegrywam 1-0. Zaczynam drugą połowę. Szkoda, że przegrywam bardzo. Bardzo szkoda, że przegrywałem, bo nie powinniśmy, wydaje mi się. Wiesz, że muszę tutaj właśnie pojawić. Dobra. Musi tutaj ktoś być na piłkę. Na podanie właśnie znaczy. Do kurej. Dukurej strzela, Dukurej słupek, niestety. Troszkę więcej szczęścia i mielibyśmy tutaj właśnie remis już, no niestety. Nie tym razem. Mason Mount. Bakayoko. Ja tak jakby widzę, jakby, że mogę, nie tak, nie muszę tak w pełni tutaj wracać szybko, więc problem z takim truchtem, żeby zachować sobie jak najdłużej te siły. Strzał przyblokowałem przeze mnie, będzie rożny. Dobry blok w naszym wykonaniu. To będzie, że piłka złapana. Dobra, teraz jeszcze właśnie, aby piłka była do nas w miarę. Jest szansa. Orsolini. Jeszcze podaj. Myślałem, że jakby nie spróbował w ogóle, mam wrażenie. Mam wrażenie, że powinien przynajmniej spróbować tam o tą piłkę walczyć. Dobry blok. Tylko dobra, teraz właśnie atak. Beto, tylko właśnie, dobrze, tutaj mi nie uciekł. Bałem się, że mi nagle zwieje. Podaj do mnie. Dobra, dobra, udało się. Strzał w naszym wykonaniu, no i to jest gol. Mamy 1-1. Dobra decyzja w naszym wykonaniu. Trzecia chyba nasza bramka w karierze. Nie w karierze, znaczy, ale odkąd ja przejąłem. Tutaj może powiedzieć, przejąłem karierę tutaj Dele Alliego. Pięknie, pięknie, naprawdę pięknie. Miałem dwie decyzje. Strzelać, podać. Myślałem sobie, że jak podam, może się nie udać. Jak strzelę, to może być większa szansa. Dlatego właśnie brałem ten strzał. Choć widziałem, że Lisandro był blisko. Nadobałem się, że w ostatniej chwili mi to przyblokuje, ale jednak nie, nie przyblokował. Jest strzał, jest gol. Mamy 1-1, więc mamy ponownie remis i mamy udany powrót Dele Alliego na boisko po tygodniowej przerwie, bo już trafia w pierwszym meczu bramkę. Oprócz tej żółtej kartki, to naprawdę gramy bardzo dobrze dzisiaj. Jedynie ta żółta kartka taki ma w
taki pozostały taki malutki niesmak na naszym występie, naprawdę naszym. Bo jednak byłbym w 100% szczęśliwy, gdybyśmy właśnie nie mieli tej żółtej karty. Ja tak to powiem tak, to nie jest jakaś okropna rzecz, bo jednak mogliśmy mieć czerwoną, ale jednak wolałbym nie mieć oczywiście tego faulu i żółtej kartki. Jack Harrison. Piłka do nas właśnie, aby tutaj była, tylko jakby ona była troszeczkę szybsza. Dobra, Beto, Harrison. Dobra, piłka do nas. Strzelaj, właśnie od razu. Dobra, dobry strzał, będzie rożny, dajcie nam rożny, dobra. Dobra, będzie rożny, będzie dla nas szansa. Beto schodzi, Danjuma za niego się pojawi. Chciałbym jeszcze Beto mieć na ten rożny. Ale to by była i tak szansa świetna, Danjuma, który dopiero się pojawił, mógł mieć od razu bramkę, jednak nie ma jej. Casemiro też się pojawił za Eriksena. No, Casemiro też bardziej taki defensywny. Defensywny styl pomocnika znaczy niż Eriksen. Rashford. Kwadrans do końca tego meczu. Patrząc na przebieg, bym powiedział, że remis to jest naprawdę sprawiedliwy wynik. Strzał przyblokowany, tylko wybił. To bałem się, ten gracz 32 przyjmie tą piłkę i dałem, jakby można powiedzieć, prosto pod nogi gracza United. Bramford schodzi, on właśnie dobrze tam wybił tą piłkę. Antony. Aj, było blisko. Jeszcze Casemiro, jeszcze. Uwaga, strzał, który nie może być groźny, tak. Nie mógł to być w ogóle groźny strzał. Dobra, piłka tutaj. Tutaj do nas może. Jest najszybszym zawodnikiem, no ale jak ktoś musi się rozpędzić, to możemy spróbować to zrobić. Danjuma, tylko właśnie tak się. Aby nie zdecydował mi się dokładnie, co chce zrobić, można tak powiedzieć. Strzał w naszym wykonaniu, to jest strzał nad bramką, niestety. To jest ten problem z naszym zawodnikiem. Pomimo, że dzisiaj strzeliśmy bramkę, to tak. Wykończenie jego jest naprawdę bardzo słabe. Jego niestety jest słabsze niż powinno, wydaje mi się, że być. Mam wrażenie jak na takiego defensywnego pomocnika. To jest ofensywny zawodnik, to nie jest gracz, który wie jak strzela się bramki i wie jak dobrze przymierzyć, a właśnie mam wrażenie, że on jakby właśnie no przez to jak nim gram, to jakby on. No i oczywiście, kliknąłem jak my kolejko na piłkę, ale on podał do trzynastki, trzynastka myślał jakby, że to ja od niego chcę tą piłkę. Ostatnia akcja tego meczu. Tylko nie stracił w ostatniej akcji. Dobra, ale jeszcze mam piłkę. Za bardzo to jest, za łatwo tutaj przechodzi. Dobra, 1-1 z United to naprawdę nie jest zły wynik. Mamy też bramkę, która dała nam jakikolwiek tutaj punkt. Nasza bramka w 62 minucie dała nam to jeden punkt. Przed meczem brałbym w ciemno remis, szczerze, więc spoko, nie jestem za ten wynik. Mówiłem to przed nawet kilka chyba odcinków temu, że właśnie wydaje mi się, że będziemy naprawdę takimi królami remisu. No i my naprawdę tych remisów mamy dość dużo, mamy najwięcej właśnie remisów, wszystkich, jakby można powiedzieć, trzech możliwych wyników, to mamy najwięcej remisów, jeśli chodzi o nasz sezon. Teraz mecz z Nottingham. No Nottingham wydaje się troszeczkę, no nawet nie troszeczkę, no powinien, pomimo, że w rzeczywistości ostatnio Nottingham wygrał z United, no to powinien być łatwiejszy, jakby rywa, można powiedzieć. Siła strzału, to dobrze nam poszło w górę, ustawienie w ataku, nie wiem jakim sensie mamy naprawdę 79 wykończenia, w ogóle tego nie widzę. Długie podania też nam poszło na 78, to fajnie. Strzał z daleka, nie wiem czy poszłem, nie, to było chyba już, chyba to już było. Orientacja w obronie może nam poszła w górę. Pora na ten mecz Nottingham, więc pora, mam nadzieję, że tutaj zgarnę 3 punkty, tutaj na pewno bym, tutaj liczę na 3 punkty na pewno i zobaczymy czy te 3 punkty zgarniemy w tym meczu. I możemy zaczynać mecz na City Ground, mecz z Nottingham Forest. Zobaczymy, czy damy radę tutaj zgarnąć wszystkie 3 punkty, czy jednak będziemy się musieli podzielić, a może jednak Nottingham zgarnie wszystkie 3 punkty. Tak jak mówiłem, no Nottingham właśnie w rzeczywistości pokonał United, więc wydaje się, że to powinien być cięższy rywal, ale jednak no w grze jakby, no nie wiem, w grze jednak jest United łatwiejszym, trudniejszym rywalem.
Choć United naprawdę bardzo dziwny zespół. Raz potrafią... Gol, super, super. Od razu bramka naszych rywali. Raz potrafią wygrać, potem przegrywali 2-0, to wygrać ostatecznie 3-2 z Aston Villą, a potem potrafią przegrać 2-1 z Nottingham. To jest naprawdę specyficzny zespół, naprawdę. I to już nie pierwszy sezon oczywiście. A my sobie zaczynamy okropnie, bardzo okropnie ten mecz z Nottingham. Nie tak jak sobie wyobrażałem. Od tego właśnie, że już musimy gonić wynik na samym początku naprawdę tego meczu. Czy to się uda? Nie udało się, ale myślałem, że ta piłka jeszcze mi wróci, albo że Dukure będzie, ale ani to się nie udało. Sangare. Piłka wybita. Ale właśnie, no niestety, no dobra, jeszcze mam tę piłkę, Onyango. No ale ta piłka mi uciekła, jeszcze tak, że właśnie padł tutaj prosto pod nogi potem rywali. To jest taka dziura, niestety się zrobiła, bo mnie nie było. Ale wracam już teraz. Elanga. Anton Elanga, tylko utrzymać już tę piłkę w grze, Jack Harrison. Ta piłka do Ashley'ego Younga oczywiście, że nie będzie dobra, bo ja chciałem do niego jakby podać, a piłka jest za bardzo naprzód. Wszystko chciałem tam potencjalnie zablokować ich okazję, a podanie tam. Elanga szuka tej bramki, gole nie ma, ale piłkę... No mamy teraz, myślałem, że przez chwilę stracimy ją szybko, ale mamy piłkę teraz. Czy ta piłka będzie dobra? No dobra, jednak mamy piłkę tutaj, mamy posiadanie. Jestem tutaj na razie czego? Onyango. Nie będę strzelał, bo... No dobra, stąd spróbuję. No wiem właśnie, że moje... Czemu on to musiał tak wybronić, aby... Że to było perfekcyjnie, żeby nie wypadło na rożny. Wiem, że moje strzelanie niestety właśnie to jest coś, to, nad czym ubolewam ostro naprawdę, bo normalnie bym nie zastanawiał się nawet dwa razy, żeby strzelić, ale właśnie no ten Dele ma takie wykończenia właśnie nie najlepsze i właśnie dlatego no nie byłem pewny, czy strzelać, bo nie chciałem za darmo by oddać im piłkę, nie strzelić w ogóle w bramkę, w światło bramki. Właśnie teraz problem, jakby powiedziałem, ja tutaj sam. Orsolini. Dobra, piłka do nas. Beto strzelaj, nie ma czasu. Pięknie, Beto. Asysta jest. Bramka Beto. Mamy remis jeszcze w pierwszej połowie. Mamy jeszcze troszeczkę tej pierwszej połowy i całą drugą połowę na to, żeby jeszcze ten mecz wygrać. Pięknie, dobrze. Bardzo dobrze strzelam tą bramkę jeszcze w pierwszej połowie. Udało się też zaliczyć kolejną asystę. No coraz lepiej te statystyki wyglądają. Nawet myślę, że po tym meczu albo po tym odcinku, myślę, że po tym meczu, jeśli nie zapomnę, to sprawdźmy sobie, jak wyglądają te statystyki tak w ogóle, bo już kilka bramek, kilka asyst jest, więc możemy zerknąć. Myślałem, a dobra, udało się na tą piłkę przejąć. Nie tak jak oryginalnie planowałem, ale udało się. Beto dobrze, pięknie do nas, że podaje tutaj. Onyango, czemu? Czemu ta piłka musiała być prosto w rywala? Szkoda, szkoda. Jeszcze teraz pewnie nie będzie. Nie ma czasu do liczenia, dobra. Mamy jednego po pierwszej połowie. Możemy zaczynać drugą połowę. Będziemy tutaj szukali bramki na to, żeby tutaj wygrać jeszcze mecz, bo na pewno jesteśmy w stanie, zdecydowanie. Strzał w naszym wykonaniu i to jest dobry strzał, będzie rożny. Wrzucam tą piłkę. Beto ma okazję, ale go niestety nie będzie. Najgorzej, bramka łapie piłkę bez problemu. Szkoda, nam przynajmniej drugiego rożnego nie było, czy coś takiego. To będzie piłka dla nas, tak, nie najlepiej przyjął tutaj graczy dziesiątką.
Peto. No właśnie, tak z tym Ducure się, można tak powiedzieć, że zaplątali tam między sobą. Nie poczułem się tam w, jakby, nie wiem, któremu bardziej, bo Ducure wszedł w paradę Beto, bo Beto miał piłkę. Ale ta piłka przechodzi niestety. Wydawało się, że jest tyle jakby zawodników, że ta piłka nie przejdzie. Nie chcę widzieć naprawdę swojej celebracji. Właśnie wydawało się, że ta piłka w sensie jakby może przejść, ale tutaj mamy właśnie dwóch graczy, trzech praktycznie, ale żaden z nich nie zrobił takiego ruchu dobrego, żeby próbować przejąć piłkę. No szkoda, szkoda bardzo, bo napracowaliśmy się troszeczkę, żeby ten mecz wyrównać. No i teraz już jakby zwycięstwo wydaje się nierealne w tym meczu niestety. Ajajaj, Young, naprawdę, przyłóż się. Bo mogliśmy zrobić naprawdę kapitalną okazję, a robiliśmy katastrofę tym podaniem jego. Aj, ten mój zawodnik tutaj przebiegł tego zawodnika, zamiast mu zabrać piłkę. Gola nie ma. Dobra, teraz tylko zaatakować. Dobrze. No właśnie jakby nie mam tutaj zbytnio. No właśnie, nie mamy jakby, może tak powiedzieć, nie mam jakby to powiedzieć, nie wiem, atrybutów do tego, żeby zrobić taką groźną kontrę. Nie mieliśmy też zawodników do pomocy tam, no po prostu byłem w dość słabej sytuacji niestety. Tutaj też nie mam piłka niestety. Piłka jest za łatwo tutaj, no i gol. Z United graliśmy jak równy z równym, Nottingham nas zniszczy. Niestety taka jest piłka nożna w rzeczywistości. Taka jest piłka nożna w tej grze. Orsolini. Do kogo? Po co? Czemu? Mogę się tylko pytać naprawdę. Jest tyle pytań, zero odpowiedzi. Co miał w głowie Orsolini, który podał tą piłkę tam? Nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem naprawdę. Dziesięć minut do końca. No, na nic my się nie mamy to niestety łudzić. No, na zmianę wyniku się nie możemy łudzić. Jedynie w sensie takim zmianę wyniku, że nie wiem, bramka przed, nie wiem, strzelona, bo zwycięstwo Nottingham to już jest pewne, tylko nie wiadomo jeszcze jaka będzie wynik. Główka w naszym wykonaniu, ta główka nie miała jakby zbyt niestety szansy dłużej, ale zawsze jest tam jakiś procent szans, zawsze jest 1% szans na to, że to może być gol, dlatego spróbowałem. Ponownie naprawdę nasz zawodnik miał naprawdę dobry mecz, ale niestety właśnie pewnie nie dają to zwycięstwa, Beto. Jeszcze strzeli, przyblokowany strzał będzie rożny. Mamy bramkarza naszego, nie wiem czy aż tak potrzebujemy jakby, bo ta bramka nic nie zmienia jakby, więc nie wiem czy naprawdę potrzebowaliśmy tego tak bardzo. Fajnie było dostać piłkę. I byłem pewny, że będzie piłka, dlatego ja nie chciałem prosić, bo myślałem, że na 100% będzie piłka, ja tylko czekałem, aż mi poda i wtedy bym wrzucił od razu do pola karnego, ale niestety tak się nie udało. Koniec meczu, 3-1, no niestety, jestem bardzo zawiedziony, jestem naprawdę bardzo zawiedziony, bo to nie jest wynik, który się go spodziewałem i który powinien tutaj paść. Po tym jak wygraliśmy, zremisowaliśmy z United, to sobie pomyślałem, zremisowaliśmy z United, to ta potencjalna wygrana tutaj jest możliwa, ale no niestety zostaliśmy pokonani łatwo. Teraz pora na mecz z Newcastle, czyli no tabelowo to będzie ciężki mecz, tabelowo to będzie bardzo ciężki mecz, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Pora na mecz z Newcastle United. I możemy zaczynać, a więc ostatni mecz na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku.
Jesteśmy troszeczkę zmęczeni na samym początku już, więc to też będzie taki malutki problem na pewno. Zobaczymy, jak poważny będzie to problem. Seamus Coleman dzisiaj na prawej obronie widzę. Nie ma Ashley Younga. Lukeba. Dobra, piłka naprzód. Coleman. On Yango. Jeszcze powalcz ładnie, bardzo ładnie. Podaj do nas. Strzał w naszym wykonaniu. To byłoby piękne, to byłoby bardzo piękne. Może zbyć się jakby, nie wiem, być samolubnie, ale po prostu powiem tak, jak widziałem taką okazję, widziałem taką szansę, no to, no wiem, że dobrze, że nie jestem napastnikiem, więc dużo okazji jakich na mecz nie mam, dlatego myślałem sobie, no muszę spróbować. Bo potem ja bym, nie wiem, niecelnie podał, czy on się zawsze potem zastanawiał, czy nie lepiej było po prostu strzelić. Beto, podaj, albo strzel, musisz coś zrobić, nie możesz po prostu tak stanąć w miejscu i czekać, aż ktoś ci zabierze piłkę. Newcastle też w rzeczywistości ogólnie spadek formy. Akurat w tym momencie, proszę, jak to nagrywam, będzie, że niedługo się zaczął mecz z Newcastle, więc Liverpool-Newcastle znaczy, więc to nie wiem. Wydaje mi się, że Liverpool na Anfield powinno sobie z nim łatwo poradzić, ale piłka może jest taka, że nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć jednak. Strata, ale jeszcze pięknie. Dwight McNeil chyba patrz tutaj ładnie. Ja jestem tutaj dużo miejsca miałem przez chwilę. A lepiej właśnie, dobrze, że nie podawali do mnie, bo i tak to było właśnie, nie było tam, nie było jakby groźnie tam jakby, no bo miałem miejsca, ale nie byłoby groźnie. Lepiej było właśnie atakować naprzód, choć i tak tu niestety nie ma bramki. Matt Target. Pane do Los Celsa, to jest Los Cels przy piłce. Willock. Kieran Trippier. Jacob, chyba Jacob Murphy, nie wiem, że pamiętam, zawsze zapomniałem, ale to jest chyba Jacob. Kieran Trippier teraz, był gracz między innymi Atletico, to jest dla mnie naprawdę szalone, jakby, że on był, że Tottenham poszedł do Atletico, jakby czasami zapominam, jakby ten, żeby był taki etap jego karierze, że on był w Atletico. Bo dość naprawdę dziwne, jakby Anglik, nie często widzimy Anglika w Hiszpanii, przecież wiadomo, że teraz widzimy no, jednego z najlepszych, nie najlepszego zawodnika w świecie, Anglika w Hiszpanii, Jude Bellinghama. Ale jednak, no, tak jakby ogólnie, bo mam wrażenie, aby dla Anglików Hiszpania to nie jest taki oczywisty kierunek, bym powiedział. Jak tak popatrzymy sobie nawet, ilu Anglików gra, na przykład, no nie wiem. W sumie, oprócz Jude Bellinghama, Mason Greenwood, to też byłoby naprawdę bardzo dziwnym dalej transferem, ale właśnie są jacyś inni jakby tacy Anglicy, na obecną chwilę oczywiście. Wiadomo, że w historii na przykład David Beckham, czy tam inni Anglicy. A tak na obecną chwilę, na przykład Michael Owen chyba był w, no, był chyba w Real, tak? Tak. Mam nadzieję, że nie pomyliłem tego. Medina, Barnes, Diarra, musimy uważać. Tak, mamy tutaj końcówkę pierwszej połowy tutaj i możemy gdzieś w podobnym okresie czasu po poprzednim meczu z Nottingham strzelaliśmy bramkę. Pana do Dukure miało być, ale do McNeila może być jeszcze lepszym pomysłem. Strzał w naszym wykonaniu będzie rożny. Przyjmuję w ciemno rożny. Szkoda, jednak z drugiej strony, nie, bo tam ja bym mógł robić. Jeszcze tam będzie okazja. Tylko podaj może właśnie na pewno, żebyś nie stracił piłki jakoś. Nie lubię tego, jak tego nie lubię, prawda? Jak tak łatwo po prostu czasami stracą tam piłkę. To jest okropne po prostu. Diarra. Ostatnia akcja w tej pierwszej połowie. No i zobaczymy, czy będzie. Z United chyba strzelił w ostatniej akcji pierwszej połowie, się dobrze pamiętam. Zobaczymy, czy tak będzie tutaj też. Że właśnie w ostatniej akcji pierwszej połowie nam strzelą dzisiejsi rywale, czyli Newcastle. Callum Wilson. Matt Target. Nie będzie gola, dobra. Więc zakończymy tą pierwszą połowę remisem 0-0. Co jest. Patrz na tabelę nawet samą. Dobry wynik dla nas, jak na razie taki wynik na koniec meczu, no nie byłby też zły, tak naprawdę, nie byłby też zły, powiedzmy szczerze. Możemy zaczynać drugą połowę tego starcia z Newcastle United. Kieran Trippier. Pytanie do Medina. Teraz sobie może, myślałem, że Harrison może zgarnąć tą piłkę.
Dobra, wybrana tęższego bramkarza. Będzie rzut rożny dla Newcastle United w tym momencie. To nie będzie gol, ale ta interwencja, myślę, że można było złapać tę piłkę. A najważniejsze, nie tracimy bramki. Nie ma tutaj gola. Mogło być bardzo groźnie i powinno być nawet może bramka, można tak powiedzieć. Teraz gdzieś indziej, no ale naprawdę te rożne wyglądają groźnie. Dalej jeszcze będzie groźna sytuacja dla nich. Murphy będzie pewnie szukał gdzieś podania. Nie znajduje jednak Luke, chyba dobrze przejmuje piłkę. Długa piłka, ale dobra piłka na Beto. Beto teraz dostaje od nas piłkę jako naprzód. Beto... Aj, te wypuszczenie piłki, nie wiem, czy było najlepszym pomysłem, ale to jest faul, to jest faul. Dobra, może coś z tego będzie, niestety jednak nie. Nawet będzie najgorzej, bo oni mają dobrą kontrę teraz. Jacob Murphy. Strzał i gol. To są takie strzały, które naprawdę zaskakują, że to wpada bramki. Wydaje się, że w takiej sytuacji nie będzie gola, a jednak. Nie wiem, czy lepszy bramkarz by to wybronił. Mam wrażenie, że lepszy bramkarz to powinien wybronić, ale... No niestety. No niestety, gol jest. Szkoda. Ponownie właśnie, już mówiłem, szkoda, bo takie sytuacje, z których nie wydaje się, że ma być, że będzie gol, a jednak jest gol, niestety. Oj, to jest najgorsze, jak mogło to wyglądać. Mój zawodnik dosłownie tak sobie tą piłkę do tyłu odstawił, że był za daleko, nie zdecydowanie. Nie może to aż tak wyglądać. Dobry zamysł, jakby no, to chciałem zrobić, ale ta piłka nie może aż tak uciec. Dobry blok. No możliwe, że właśnie zejdę, bo to nie jest jeden, to jest jeden z tych gorszych już meczów w naszym wieku na pewno. Aj, jaj, ta piłka do nas nie jest podana niestety celnie. Dobry blok, dobre przejęcie może nam w sumie. Czy to był spalony? Oby nie, oczywiście, że jest spalony, oczywiście, że jest spalony. Mam wrażenie, że w ostatnim momencie mu podałem, ale jednak widocznie byłem spóźniony widocznie. Za mocna tutaj piłka. Ten Żuma niestety nie podszedł do mnie bliżej. Jeszcze Harrison podejdzie do tej piłki. Jeszcze okazja jest tutaj dla nas. Cały czas walczymy. Jack Harrison. Dobry pomysł z tym pominięciem. Mnie niestety jednak się nie udało. Był dobry zamysł, bo myślę, że nawet ja się spodziewałem, że piłka będzie do mnie. Ale to mam naprawdę dobre, ale no gola nie ma niestety, ani akcji groźnej w ogóle nie mam. Sheffield United prowadzi z Liverpoolem 3-2. No bo to pokazuje właśnie to, o czym mówiłem. Wszystko się tutaj może wydarzyć. Ale tylko właśnie najgorzej, ta piłka jakby troszeczkę sobie jakby została wybita, można powiedzieć. No to byśmy mieli okazję, a groźną bardzo kontrę. Myślałem, że tutaj będzie podała, do tego chciałem mu jakby zamknąć tą szansę na to podanie. Tych troszeczkę właśnie przycisnąć, teraz nawet jako środka pomocnik, że po prostu wymusi na nich błąd jakiś potencjalnie. Tylko właśnie nie mogę to tylko być ja, nie mogę to być tylko ja, ja jestem Dan Żuma tylko, nikt nie ruszy się oprócz nas. No i nic takiego pressingu mojego nie będzie, jak oprócz mnie i Beto nie ma nikogo, oprócz mnie i Dan Żumy nie ma nikogo. Dobrze, Lukeba. Dobra, to jest już koniec, po prostu wybijmy tą piłkę. No niestety, nie ma zwycięstwa ani jednego. Musimy jednak dalej pamiętać, że dalej jesteśmy jednak we Evertonie. To jest dalej taki bardzo średni zespół w Anglii.
Myślę, że to jest właśnie taki zespół na gdzieś, no nie wiem, na jakieś 10, 11, 12 miejsce, dlatego no jednak nie mogę też o tym zapominać po części, żeby mam to do siebie, że jakby no, oceniam, że karierę zawodnika, wiadomo, graliśmy cały czas w zespołach, których my nie tylko próbowaliśmy wygrać ligę, ale my też próbowaliśmy wygrać Ligę Mistrzów, więc ciężko, aby wrócić ponownie do zespołu, w którym jednak standardy są niższe, jak można powiedzieć. Patrzę na bramki stracone, naprawdę to wygląda dobrze u nas. Bo niewiele zespołu naprawdę, tylko my mamy straconych bramek, mamy właśnie straconych bramek 16. Mniej tylko mają straconych bramek tylko Spurs tutaj z 15, Crystal Palace i Chelsea, więc naprawdę bramki stracone, tylko bramki zdobyte jest za mało, jest na pewno za mało. Trening możemy zrobić, zróbmy trening właśnie przed meczem z Chelsea, już który będzie w następnym odcinku. Polepszy się nam odbiór piłki, tak, odbiór piłki nam pójdzie w górę, to spoko. Zobaczmy też sobie, jakie mamy na obecną chwilę oferty. Czy mamy 3 dalej? Mamy 3, tak. Juventus, Leverkusen, Newcastle, dobra. Z Newcastle niedawno graliśmy. Jakoś bardziej mnie interesują oferty z Niemiec i z Włoch, tak naprawdę. Do któregoś z tych dwóch zespołów. Jeszcze chciałem właśnie zobaczyć, nie zapomniałem o tym, tylko właśnie zobaczyłem sobie to ostatecznie tutaj. Jeszcze statystyki, nasza kariera, można tak powiedzieć. To choć to było chyba moja kariera, chyba. Tutaj to powinno być. Bramki, asysty. Tak, tutaj powinno być. 3 bramki, 3 asysty. No spoko, naprawdę. Jako środkowy pomocnik. Nie powinienem oczekiwać od siebie jakoś naprawdę dużo, dużo więcej. Wiadomo, że chciałem w przyszłości na pewno taki może double-double robić, tylko 10 bramy, 10 asyst, ale my dalej nie jesteśmy nawet połowy sezonu, więc to też przypominam. Plus nasz zawodnik ma 75 overa, więc naprawdę solidny start. Naprawdę solidny start bym powiedział tego sezonu. I będziemy oczywiście, no może nie start, bo tu jesteśmy troszkę już dalej niż start, no ale solidny jakby pierwsza część po części tego sezonu. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!